Bardzo mi miło, witam serdecznie. Cześć, witam cię serdecznie. To jest tak, że człowiek wrzuci coś w media społecznościowe i chyba sam czasem może sobie nie zdawać sprawy, jak dużym życiem to zacznie żyć i jak wielki oddźwięk będzie miał, jak wiele osób zaraz zacznie się tym interesować. I chyba tak było też z tą twoją propozycją, z tą deklaracją o tej walce bokserskiej. Zaraz tu się ludzie zaczęli zgłaszać i wszyscy zaczęli o tym mówić. Mogłeś być zaskoczony. Wiesz co, przede wszystkim pomysł o boksie miałem wcześniej. Pomysł o tym, że chciałbym spróbować się z Adamkiem, pojawił się wtedy, jak Adamek pół roku wstydź. Gdzieś zobaczyłem w mediach, gdzieś tam, czy w internecie zobaczyłem wywiad Adamka, gdzie on powiedział, że chciałbym wrócić. I wtedy już sobie pomyślałem, dla mnie to było spełnienie marzeń, że spróbować się, bo wiadomo, że spróbują się zawodnicy MMA z boksie i odwrotnie oczywiście, ale jeżeli oni to robią, dlaczego miałoby to się nie odbyć u nas w Polsce i z taką postacią wielką jak Adamek. Dopiero później jak gdzieś, wiesz co, bo ja zawsze mam tak, że pomimo tego, że mam swoje jakieś tam pomysły i też mam kontakt z kibicami, wiesz, i chcę wiedzieć coś, czego oni chcą, ta wrzutka była właśnie po to, aby na moich socialach, żeby zobaczyć reakcję ludzi, czy kibiców, czy chcieliby takiego zestawienia. Oddźwięk był, o ile wiem, w większości dobry. No, tam zawsze znajdzie ktoś, kto mu się nie podoba, każdy ma swoje zdanie i tak dalej, to jest, szanuję to. Natomiast, tak jak mówisz, chyba pozytywnie było, chcieliby zobaczyć to. I jakoś tak, że nie mówiłem o nazwisku, nic nie mówiłem, ale dużo osób pisało z Adamkiem. A mi chodziło głównie o Adamka. I wtedy już po prostu realnie za to się wziął Martin Lewandowski i udało się doprowadzić do tej walki. Udało się dogadać. Cieszę się bardzo, że Tomek się zgodził, że pozwolił, żebym to był ja na jego powrót do boksu. Choć nie jestem pięściarzem, ale spróbuję. Na pewno dam się wszystko, przygotuję się bardzo dobrze i chcę dać bardzo dobrą walkę. Oczywiście chcę wygrać. To jest tak. Bodajże 2 miesiące temu w jednym z wywiadów powiedziałeś, że rzeczywiście był pomysł na taką walkę pięściarską z Tomaszem Adamkiem, ale że chyba nic z tego nie będzie, bo Tomek podpisał kontrakt z inną organizacją. I gdzieś, czy to nie jest tak, że jednak tutaj twoja lojalność co do KSW była kluczowa? Bo to ty też wtedy powiedziałeś oficjalnie, że jeżeli taka walka ma mieć miejsce, to ma mieć ona miejsce w KSW. I moim zdaniem też te twoje słowa były decydujące. Jak usłyszałem, że Adamek jednak będzie się bił gdzie indziej, no to wiadomo, że no ja wolę, żeby ta walka by się odbyła w KSW, no, w organizacji, która dla mnie jest bliska. Lojalność, ona polega na tym, że no już związany jestem z KSW, wiesz, i jeżeli jest obustronna lojalność, to wszystko dobrze funkcjonuje, więc na razie wszystko jest dobrze, jak do tej pory. Gdzieś tam tylko było pytanie, jakie postacie miałoby to być, wiesz, no jeżeli taka walka, wcześniej widzieliśmy, że Marcin Różalski toczył walkę w bokserską chyba, tylko że w rękawicach do MMA z Barnettem, Josh Barnett chyba, tak? Ja nie pamiętam, czy on miał też jakiś K1 na pewno, z Errolem Zimmermanem na pewno miał K1. No coś było, no czyli było coś takiego w KSW, więc no też jakbyś nie wiedziałem, chyba nie powinno było problemu z tym być. No i gdzieś tam z tą inicjatywą wystąpiłem do KSW, Martin to podchwycił i ruszył z tematem. Tak, to jest tak, jak pytaliśmy wtedy Wojka czy Martina o ten boks na gali KSW, to oni mówili raczej nie, ale no chyba jeżeli robić wyjątek, to zdecydowanie dla Mameda Khalidova. I tutaj, znaczy, tutaj jakby wiesz, no, to nie jest wyjątek dla Mameda Khalidova, bo to jest wyjątkowa walka, ja uważam. To nie jest wyjątek. Mnie interesowało, jeżeli jako ja coś dużego chciałem, jeszcze coś z czymś dużym, bo jak powiedziałem, ja chcę walczyć, ostatnio mówiłem, że jeżeli będę walczył, czy będę ma teraz jeszcze spróbować się w boksie, to chciałbym to robić na najwyższym poziomie. Jeżeli będę już spadał w dół, gdzieś tam ja to zostawię. Mam chęć, mam fizycznie, czuję się bardzo dobrze, mentalnie, szybkość mi nie spada. I w MMA też będę walczył. A w boksie
tak samo próbuje się z najlepszym tak naprawdę w jego dyscyplinie. I tu było, to jest jakby, to jest zestawienie chodzi. To nie chodzi o wyjątek dla mnie, robisz tego dla wyjątkowego wydarzenia, dla wyjątkowego zestawienia z taką wielką postacią, jakim jest Tomek Adamek. I to jest chyba ten klucz, to jest kluczem, a nie moje chęci i tak dalej, że ja mogę teraz powiedzieć, że chcę się bić z kimś tam, a z kim, bo ja jestem, bo ja mam taką zachciankę. Nie, chodzi o mi ogólnie chodziło o duże wydarzenie, o duże zestawienie, o duże wyzwanie. I tu jest takie, myślę, że to jest wyjątkowa walka i cieszę się bardzo, ta wyjątkowa walka się odbywa w KSW. Jeżeli motywacją jest wielka walka, to, że rywalem jest Tomek Adamek i że walka jest w jego formule, to myślisz sobie, że taką motywacją też może być ta rola, bo wiele osób tak mówi, underdoga, bo też no, nie jesteś pewnie przyzwyczajony do tego, żeby do walki w takiej roli przystępować i myślę, że to jest coś ciekawego i też w jakimś sensie motywującego. Wiesz co, to zawsze te... W większości zawodników mi się wydaje, że dużo zawodników mówi, że jak jest underdogiem, to go motywuje. No mnie też to motywuje, bo ja sobie sam zdaję sprawę, że ja nie wychodzę z zawodnikiem MMA boksować. Gdyby to było ja zawodnik MMA i naprzeciwko mnie też staje zawodnik MMA i po prostu w dyscyplinie, czyli bijemy się w boksie. To jest co innego. Ale jak ja mam wyjść naprzeciwko mistrza w boksie, to ja się naprawdę muszę postarać. Postarać się muszę po pierwsze dla siebie, po pierwsze dla kibiców, no i oczywiście dla Adamka, bo nie mogę wyjść, bo muszę uszanować jego i być w super formie i przygotować się maksymalnie dobrze jak mogę. Próbowałeś przekonać Tomka do tego, żeby to były rękawice do MMA, czy od razu jakby było takie też twoje stanowisko, że okej, jak Tomek, to pewnie tylko duże rękawice i nie ma nawet o czym rozmawiać? Tu wszystko... Tomek powiedział, że chciałby wrócić, bo chciałby jeszcze stoczyć walki w boksie. On nic nie mówił o tym, że... On powtarzał cały czas, że to ma być walka bokserska. Nie obojętnie, czy ze mną, czy z kimś innym i przekaz jasno zrozumiałem od początku, oglądając jego wywiady, więc o czym ja mam dyskutować, to tak naprawdę on mnie zaprasza do siebie, ja przychodzę do niego, do jego dyscypliny, czego ja mogę wymagać. Ja dziękuję, że wziął tą walkę i że będę to ja. I jak najbardziej całkowicie, oprócz tego, że to będzie klatka, to są zasady całkowicie bokserskie. Zobacz, to jest tak, że najpierw pojawił się ten pomysł waszej bokserskiej walki, a gdzieś potem w tak zwanym międzyczasie, czy Martin Lewandowski, ludzie z KSW stwierdzili, hej, to może warto tę walkę obudować zupełnie nowym eventem, zróbmy coś takiego jak KSW Epic, walka pięściarska, może walki też w K1, może też grappling, taki trochę powrót do korzeni, do tej konfrontacji sztuk walki w pełni. Tobie się taki pomysł podoba? Bardzo, bardzo. No, wiesz co, tak naprawdę to daje szansę i otwiera jeszcze większy wachlarz jest, wiesz, możliwości dla innych zawodników, dla kibiców, dla widzów, wiesz, no to jest jakby różnorodność tego wszystkiego. No, tak jak powiedziałeś, konfrontacja sztuk walk. To ma na celu nazwa federacji zawiera te wszystkie tak naprawdę elementy. Całe układanki. Może być tutaj nie tylko MMA, to może być i grappling, i może być K1, boks, a wszystko. Dlaczego nie? Wiesz doskonale, że też taką gotowość do stoczenia takiego pojedynku z tobą zgłosił swego czasu Jan Błachowicz. To też byłaby dla ciebie ciekawa opcja? Wiesz co, ja w ogóle nie miałem na myśli żadnego innego silnika niż Adamek, więc jak pomyślałem sobie o boksie i zobaczyłem, że to Adamek, że Adamek chce jeszcze jedną walkę, jedną czy dwie walki tam stoczyć w boksie, ja tak myślałem o nim i on był w głowie. Czy dobre zestawienie? Nie wiem, to trzeba zapytać kibiców. Chciałem jeszcze cię na koniec zapytać o słowa Łukasza Jurkowskiego, który jakiś czas temu napisał o tym, że według niego, jeżeli KSW będzie chciał przetrwać, to w pewnym momencie będzie musiało się otworzyć na zawodników freakowych, że tacy zawodnicy będą się musieli pojawić na galach. Myślisz, że rzeczywiście to jest konieczne, czy sam sport może się obronić? Wiesz co, teza, wszystko jest możliwe. Też jest, naprawdę jest fachowcem tym, co robisz się z zawodnikiem, jest znawcą MMA, znawcą tego rynku jest i też obserwuje ten rynek.
jest to taka możliwość, może tak jest, ale dla mnie mi się wydaje, że no jednak, a to zestawienie jest, no nie jest frikowe, nie? No nie, zdecydowanie nie jest frikowe. Myślę, że nikt nawet tak nie pomyślał przez sekundę. No więc można takie zestawienie robić i iść w tym kierunku. I myślę, że to po pierwsze poziom sportowy jest duży i nie widzimy żadnych frików. No, tak naprawdę, że no, były na początku frikową walki w KSW. No, one były jedna walka, dwie walki i gdzieś tam na pewnym etapie one były. Ale nie takie postacie, które są dzisiaj widzimy, nie w tej okładce. Możecie mnie osądzać, możecie mnie nie... ja mam swoje zdanie i nic nie zmieni mojego zdania, jeżeli nie ma kultury, nie ma szacunku do siebie. Nic nie zmieni mojego zdania, ja uważam, że to jest zło. Ostatnia kwestia naprawdę ode mnie, bo też w kontekście tego, co wydarzyło się w Gliwicach, chciałem zapytać, bo Paweł Pawlak powiedział kiedyś, że walka z Mamedem Khalidowem dla niego to byłby wielki zaszczyt, nobilitacja, co oczywiste, a też po tym, co wydarzyło się w Gliwicach, wydaje mi się, że to jest coś fajnego i realnego. To też jest coś, co ciebie by interesowało w przyszłości? Na razie interesuje mnie walka z Adamkiem. Interesuje ta walka, jest duża walka, ogromna walka jest dla mnie. Mam nadzieję, że dla kibiców też na tym się skupiam. Natomiast ja mam jakby łączność cały czas z kibicami i z ludźmi, którzy oglądają to. I jeżeli będzie taka potrzeba i ludzie będą chcieli zestawienie moje z kimś, będą i różne opcje, i będziemy patrzeć na nastroje ludzi, czy oni tego chcą, czy to będzie Pawlak, czy ktoś będzie inny, jeżeli będzie naprawdę ciśnienie, ja wchodzę w to. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim waszym gościem był Mamed Khalidow. Bardzo dziękuję. Dziękuję.